Jest sobota, 28 stycznia. Nosiło mnie od samego rana. No i po godzinie 12 ubrałem się i wyszedłem na krótką rundkę po Agiewnikach. Jadę niebieskim szlakiem. Miejscami jest ślisko. Jest błoto, zmrożony śnieg. Jest chłodno i nieprzyjemnie. Temperatura w okolicach zera. Odczuwalna według prognoz to minus 4. Niebieski szlak. Tutaj akurat na skraju lasu. Bardzo fajny i przyjemny singielek. Cały odcinek jest fajny. Śnieg, który tutaj leży, jest zmarznięty. Trochę nieprzyjemny, jest ślisko. O, dawno nie jechałem, więc zawsze objeżdżałem. Jestem prawie na szczycie Wirtowej Góry. To zaczyna się kilka ciekawych zjazdów. Dziś wybieram ten, który odchodzi w prawą stronę. Dojeżdżam do Łużyka. Jadę fragmentem trasy Łagiesy XC. Kto nie jechał, bardzo zachęcam. Trochę dzikusy poryły. Ścieżki nie widać. To odbijam w prawo. Znów na traskę Łagiesy XC. Przez pewien czas będę się jej trzymał. Podjedziemy pod Grzybową z tej strony. Później zjedziemy na Babią. Z Babiej zjedziemy już w stronę Okulnej. Grzybowa Góra. Jedziemy w prawo. Kurde, zaparowały mi okulary. Niewiele widzę. Dobrze, że trochę znam ten zjazd. O, jest już jasność. Bardziej ciemność. Hops. Ciach. Ciach.